do krótkiego omówienia postaci pana kapitana Antoniego Minikowskiego. Ja już też jeszcze nie wspominałem, ale pozwolę sobie tylko powiedzieć, że kapitan Antoni Minikowski jest sopocianinem. To dla nas też był taki mocny bodziec, żeby tu właśnie w Sopocie tą postać zarysować. Jak już wspominałem też, jesteśmy w okresie pandemii, więc wszelkie ograniczenia związane troszkę z dostępem do źródeł nas też trochę dotknęły, więc to spotkanie, ten biogram przygotowaliśmy na podstawie tych rzeczy, które udało nam się zdobyć dzięki uprzejmości pana Włodzimierza, ale także na podstawie tych kwerend, które udało nam się przeprowadzić online, bądź korzystając w tej mierze z bibliotek cyfrowych, bądź też już do gotowych publikacji. Stąd też ja traktuję ten, można powiedzieć, projekt jako projekt cały czas w toku, jako biogram, który cały czas jest budowany. Ja myślę, że jeszcze uda się w najbliższym czasie wzbogacić go o kolejne nowe ustalenia. Proszę Państwa, Antoni Minikowski urodził się 13 sierpnia 1887 roku w Sopocie jako syn Franciszka Minikowskiego, urodzonego z kolei w 1855 roku w Twarożnicy w powiecie chojnickim i Michaliny z domu Wyrwickiej, pochodzącej z Jagodowa w gminie Osielsko, to są okolice dzisiaj Bydgoszczy. Ojciec Antoniego Minikowskiego, jak przypuszczamy, pracował wówczas na terenie Sopotu jako robotnik, najprawdopodobniej w ogrodnictwie. I tutaj możemy powiedzieć, że był to okres szczególny w rozwoju Sopotu. Sopot nie był jeszcze wówczas miastem, był, można powiedzieć, gminą wiejską. Rozwijał się terytorialnie, bo coraz to kolejne obszary do niego dosztukowywano. Rozwijał się bardzo intensywnie jako kurort, miejsce wypoczynku, szczególnie po 1870 roku, kiedy zbudowano połączenie kolejowe ze Szczecinem, następnie z Berlinem. Dzięki temu te trudności komunikacyjne zostały przezwyciężone. Coraz większa liczba zwiedzających kuracjuszy mogła tutaj przybywać. To z kolei, drodzy Państwo, spowodowało też, że istniało zapotrzebowanie, przepraszam, na siłę roboczą. Na siłę roboczą, która by tutaj raz pracowała na rzecz tych, którzy przybywają do Sopotu, wypoczywają i jednocześnie wspomagała rozwój budowlany miasta. Wynikły też z tego, że Sopot w tym czasie się gwałtownie rozbudowuje. Powstają siedziby, wspaniałe wille, które zostały w dużej mierze oszczędzone do dnia dzisiejszego przez wydarzenia historyczne. Powstają wspaniałe wille gdańskich kupców, rzemieślników. Jeżeli chodzi o fakt narodzin Antoniego Minikowskiego, to na podstawie zapisów w Księdze Urodzeń Stanu Cywilnego udało nam się ustalić, że taki zapis miał miejsce 16 sierpnia 1887 roku. Pod pozycją 111 wpisano fakt narodzin przyszłego kapitana Wojska Polskiego. Co ciekawe, fakt narodzin wówczas zgłosiła akuszerka, która podała, że właśnie narodził się taki młody człowiek, nadano mu imię Antoni, a kobieta, czyli pani mama Michalina, mieszka przy mężu. Z tego, co wiemy, rodzina pozostawała na terytorium Sopotu do roku 1895 roku. I przypuszczamy, że
już w tym okresie młodego Antoniego mógł na terenie Sopotu objąć obowiązek szkolny, chociaż tego źródłowo nie jesteśmy w stanie ustalić, ale jeżeli to, co jest wysoce prawdopodobne, jeżeli zaczął uczęszczać tutaj właśnie do szkoły, to była to prawdopodobnie szkoła elementarna przy ówczesnej Danzigerstrasse, powstała w 1875 roku. Rodzina na terenie Sopotu pozostaje do, jak już mówiłem, do roku 1895, a potem przenosi się do Bydgoszczy, a właściwie do Szwederowa, które jak dzisiaj patrzymy jest częścią Bydgoszczy, ale jest częścią Bydgoszczy od 20 roku. Chociaż generalnie, jeżeli chodzi na przykład o księgę adresową Bydgoszczy z tego okresu, z lat 90., to już jest odnotowywane jako takie, można powiedzieć, jeszcze nieformalne przedmieście, jeszcze nieformalna część miasta. Mówię o rodzinie. Rodzinie Franciszka i Michaliny, i trzeba też podkreślić, że rodzina dość liczna, bo w sumie. Bo w sumie z tego związku urodziło się 11 dzieci. I powiem też na wstępie, no, że niektóre z tych dzieci zmarły, niektóre zmarły wskutek działań wojennych. Generalnie można powiedzieć, że jako całość rodzina jest też no, tragicznie doświadczona w tym 20 stuleciu z racji dwóch reżimów totalitarnych, nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego. Po przeniesieniu do Szwederowa Franciszek Minikowski pracuje tam. To Szwederowo jest w latach 90. XIX wieku takim miejscem, które przyciąga też polskich robotników. Tam powstają zakłady rzemieślnicze, ono gwałtownie się rozwija. I tak jak mówiłem, po 20 roku Szwederowo wchodzi w skład już Bydgoszczy w odrodzonej Polsce. Jeżeli chodzi o Sopot, to w Sopocie, co warto podkreślić, też przychodzi na świat brat Antoniego Minikowskiego, Paweł. On tutaj urodził się w roku 1890. Po kilku latach pobytu w Szwederowie rodzina przenosi się do Poznania i tutaj w księdze adresowej miasta za rok 1901 Franciszek Minikowski już jest odnotowany jako gospodarz domu i mieszka przy ówczesnej ulicy Kaiser Wilhelmstrasse. Obecnie jest to ulica księdza Augustyna Szamarzewskiego. Z kolei po roku rodzina przenosi się na Große Berliner Strasse, obecną ulicę Dąbrowskiego. Co do postaci samego Antoniego, to ślady, na które natrafiliśmy, wskazują, że w 1908 roku Antoni powołany zostaje do zasadniczej służby wojskowej w Wojsku Pruskim i skierowany do Chemnitz, niemieckiego Chemnitz w Saksonii. Tam jest taka jednostka jak 4. Kompania Karabinów Maszynowych Królewskiego Saksońskiego 15. Pułku Piechoty w tymże właśnie mieście. Zaraz zobaczymy, czy mamy tutaj. Tutaj, o, może przypomnę, to jest Franciszek i Michalina, zdjęcie już z 30 roku wykonane w Poznaniu. To jest jedna właśnie z ulic, przy których zamieszkiwali i w Poznaniu. No to są natomiast koszary tej jednostki w Chemnitz. Tu taka ciekawa uwaga, że ten okres służby wówczas w armii niemieckiej wynosił, jeżeli chodzi o jednostki piechoty, 2 lata i Antoni ten okres
odsłużył i wojsko opuścił jako w stopniu Gefreitera we wrześniu 1910 roku, a więc w stopniu Gebrala, i powrócił do Poznania, do rodziców, zamieszkiwał przy z kolei już tam przy ulicy Polnej. Ja muszę pokazać rzecz też ciekawą, zaprezentuję tutaj, to jest okres służby w armii pruskiej, jeszcze służby zasadniczej, służby wojskowej w tej jednostce. Tu jest nasza data, 1 października 1908 roku i Maschinengewehr Kompanii, czyli Kompania Karabinów Maszynowych. Opuszczając jednostkę wojskową, kapral Antoni otrzymał od kolegów z nim służących taką to pamiątkę, kufel piwa, tak zwany Reservistenkrug, jak mówią Niemcy, na którym uwidoczniono jest jego jednostka wojskowa, okres służby 1908-1910, stopień wojskowy, imię, nazwisko. No, jest to wspaniała pamiątka z tamtego czasu. Tutaj uwidocznieni są jeszcze koledzy, którzy z nim służyli. To pokazuje też jedno moim zdaniem, to jest też taka ciekawostka, że pomimo jakichś animozji narodowościowych, które były, jednak w środowisku wojskowym jest coś takiego jak towarzysze broni, jak mówią Niemcy, kameraden, gdzie pewne rzeczy odsuwane są w kąt, a liczy się to, że współpracujemy, jesteśmy żołnierzami i w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego musimy na siebie liczyć. Co działo się po powrocie do Poznania? Wedle informacji, które udało mi się ustalić, Antoni Minkowski pracuje w Poznaniu jako monter instalacji sanitarnych. Prawdopodobnie było to przedsiębiorstwo, które zajmowało się, teraz byśmy powiedzieli wodociągi i kanalizacja, tym zakresem działalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta. Ja zastanawiałem się też jeszcze nad jedną rzeczą, tutaj z panem Włodzimierzem to konsultowałem czy jak w ówczesnym Poznaniu, czy cały czas dla Antoniego Minkowskiego pojęcie polskości, polskiej kultury, przynależności do korzeni było ważne. I na podstawie tych informacji, które udzielił mi pan Włodzimierz, okazuje się tak, że tak, z tego względu, że między innymi w zbiorach po dziadku udało się odnaleźć fotografie ważne. Ważne z punktu widzenia Antoniego Minkowskiego, te, do których miał pewien sentyment. Jedna taka z takich fotografii pochodzi z 28 z czerwca 1914 roku, a więc tuż przed wybuchem I wojny światowej. Ona pokazuje zjazd polskich chórów śpiewaczych w Poznaniu, który się wówczas odbył. A trzeba, proszę państwa, powiedzieć, że zjazd zorganizowany był przez Związek Kół Śpiewackich Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie i zgromadził polskie chóry nie tylko z Wielkopolski, ale z zaboru rosyjskiego, z terenu Austrii, ale także z Nadrenii i z Westfalii. To pokazuje, że te wydarzenia były dla niego niezwykle mocne, że on je odczuwał, a jednocześnie też wiem, i to dowiedziałem się w dniu dzisiejszym od pana Włodzimierza, że Antoni Minkowski ze swoją wówczas jeszcze narzeczoną, z Heleną Cyprycką, należeli do Towarzystwa Krajoznawczego, brali udział w wycieczkach, które
towarzystwo urządzało na terenie Wielkopolski. I to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, bo właśnie w tych instytucjach koncentrowało się wówczas życie polskie w Wielkopolsce. To były chóry, to były towarzystwa krajoznawcze, to była działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które generalnie, którego tradycja sięga jeszcze Czech, potem były oddziały zakładane między innymi na terenie Galicji Wschodniej, w Lwowie, co jest niezwykle istotne, bo można powiedzieć, że to te związki osobiste członków tych towarzystw doprowadziły też do tego, że łączność Polaków była ponad zaborczymi granicami. Że kiedy było trzeba pośpieszyć na pomoc do Lwowa, to poznaniacy do tego Lwowa na pomoc szli, na walkę z Ukraińcami, bo znali się też poprzez te kontakty organizacyjne i wiedzieli, że trzeba pomóc. Poza tym prasa poznańska, która się na ten temat rozpisywała, też do tego wzywała. Więc to był temat dość publicznie, dość wówczas nośny. Ale druga sprawa to sierpień 1914 roku, to wybuch tak zwanej Wielkiej Wojny. Bo ludzie okresu dwudziestolecia międzywojennego, pierwszej wojny światowej zwykli mówić Wielka Wojna. W tych szeregach zaborczych armii wówczas zostało wystawionych prawie 2 miliony Polaków. 500 tysięcy z zaboru pruskiego. Często ci ludzie byli w różnych okopach, byli w różnych armiach zaborczych, musieli ze sobą walczyć. I taki też los dotknął Antoniego Minikowskiego. On od sierpnia 1914 roku jest w wojsku i wiem, że służy w szeregach 47. Pułku Piechoty Landwehry. Jednostka ta, już nie będę mówił, że komu podlegała, ale można mogę tylko wspomnieć, że weszła w skład 19. Brygady Piechoty. I jak udało mi się ustalić, jednostka ta z Antonim Minikowskim bierze udział w walkach na froncie wschodnim, między innymi pod Sieradzem, Komorowem, Starym Sękocinem. Bardzo prawdopodobne jest, że oczywiście biorąc pod uwagę swoje wcześniejsze przygotowanie ze czasu okresu służby zasadniczej, że Antoni Minikowski służy tutaj też służy w jednostce w batalionie karabinów maszynowych, bo też takim właśnie celu się szkolił, przebywając w Chemnitz wcześniej. Z pamiątek rodzinnych, które zaprezentował nam pan Włodzimierz, to oczywiście z okresu Wielkiej Wojny to bardzo duża liczba zdjęć zrobionych przez Antoniego Minikowskiego. Ja może poproszę nawet o prezentację naszym gościom. To są zdjęcia, które można zaprezentować. I tutaj z tego okresu właśnie zachowały się te zdjęcia, też korespondencja do rodziny. I tutaj też taka uwaga, że część korespondencji pisana jest w języku niemieckim do młodszej siostry, ale na przykład do swojej narzeczonej, do Heleny Cypryckiej, Antoni zawsze pisze w języku polskim. No, czasami są to wpisy też o takim charakterze, powiedziałbym, humorystycznym, ukazujące, że no, tym Polakom służącym w armii pruskiej
no jest z tą armią już nie po drodze, tak? Ja mówiłem, że to pokolenie było chore, ono było chore na niepodległość, tak? Bo to są, ludzie są po prostu, ludzie tego pokolenia byli fenomenalni, bo tej Polski nie było przez dziesięciolecia, ale oni gdzieś ten obraz tej Polski właśnie mieli. Wiemy, że w listopadzie 18 roku Antoni Minikowski wraca z wojska niemieckiego, zamieszkuje ponownie u rodziców, wstępuje do Straży Ludowej w Poznaniu, a więc do formacji powołanej już poprzez Naczelną Radę Ludową, której zadaniem będzie ochrona polskiej ludności Poznania, ochrona przed wystąpieniami antypolskimi ze strony miejscowych Niemców, a do takich wystąpień wówczas dochodziło. Następne przełomowe wydarzenie, ja myślę, że to jest wydarzenie, które też sporą część życia odcisnęło piętno na sporej części życia Antoniego Minikowskiego, to jest oczywiście Powstanie Wielkopolskie, które wybucha 27 grudnia 18 roku i jest to, można powiedzieć, wielki czyn zbrojny Polaków, miejscowych Polaków. Jest to zwycięskie powstanie, które przynosi to, którego efektem jest to, że spora część Wielkopolska wchodzi w skład odrodzonego państwa polskiego. I jednocześnie to wydarzenie prowadzi też, proszę Państwa, do tego, że Antoni Minikowski angażuje się w nie do końca. To jest ten okres walki, ale ja będę jeszcze mówił o okresie późniejszym, kiedy Antoni już nie będzie żołnierzem służby czynnej, już będzie w stanie spoczynku, kiedy zaangażuje się w działalność w Związku Powstańców Wielkopolskich. To będzie coś, czego on i jego koledzy będą niesłychanie dumni. To będzie coś, co będzie powodowało, że oni będą tej Rzeczypospolitej do końca wierni, chociaż jak będę mówił, ta druga Rzeczpospolita była także dla wielu z nich rozczarowaniem, bo to państwo zrodziło się z niczego. Niełatwo było scalić w całość trzy zabory, tak różne pod względem rozwoju ekonomicznego, edukacji, i zbudować sprawne państwo. Stąd, jak będę wspominał, wielu też późniejszych powstańców wielkopolskich będzie niestety będzie w okresie II Rzeczypospolitej odczuwać też skutki ekonomiczne wielkiego kryzysu. Wielu tych ludzi będzie bez pracy po prostu. I tutaj będzie działalność Związku Powstańców Wielkopolskich też bardzo istotna, bo Związek będzie tych ludzi konsolidował, starał się znaleźć dla nich posady, a jednocześnie jak gdyby czuwał nad tym, żeby ten duch narodowy, duch polski na polskich kresach zachodnich był zachowany. To Powstanie Wielkopolskie jest też istotne z tego względu, że ludzie tacy jak Antoni Minikowski są bardzo cennym materiałem wojskowym dla powstańców. To są ludzie obyci z bronią. Raz, że okres dwuletniej służby zasadniczej w karabinach maszynowych w Chemnitz. Dwa, okres I wojny światowej. Ci ludzie wiedzą, jak postępować. Dzięki temu też mówię, powstanie wielkopolskie zwycięża. Kolejny etap działalności Antoniego Minikowskiego, który pokrótce tylko scharakteryzuje, ze względu już na upływający czas, to oczywiście służba w Wojsku Polskim od 1 lutego 1919 roku. I tu trzeba wspomnieć, że jest to pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. On z czasem zostanie przemianowany na 55. dywizję, na 55. pułk strzelców, 55. poznański pułk piechoty. O, dokładnie, dziękuję. I jest to też jednostka szczególna. Dlatego,
że ludność Wielkopolski z tą jednostką jest bardzo zżyta. Ona powstaje jako jedna z pierwszych, można powiedzieć pierwsza. Następnie podąża na pod Lwów, walczy w okolicach Lwowa. Tu powinno być zdjęcie jeszcze. O! Tu jest zdjęcie Antoniego Minikowskiego jeszcze z okresu walk z pod Lwowem ze zdobyczą, z zdobyczną bronią. Dopiero z czasem tworzą się kolejne jednostki, które od 20 roku już w ramach scalonego Wojska Polskiego mają kolejne pułki, mają kolejną numerację 55, 6, 7 i 8. 55 pułk jest jednostką, mówię też, szczególną z tego względu dla nas, dla Polaków, gdyż służą tam wybitni oficerowie, znani nam z późniejszych dziejów naszego kraju, między innymi do 35 roku, w latach 30-35, dowódcą 55 pułku jest Stefan Robecki, późniejszy komendant główny Armii Krajowej, aresztowany przez Niemców i zamordowany właśnie w Sachsenhausen w 1944 roku po wybuchu Powstania Warszawskiego. Drodzy Państwo, następnym takim etapem w działalności pułku, ja już pomijam ten okres powrotu do Wielkopolski, do Wielkopolski, bo to jest w czerwcu 19 roku wraca do Poznania, ale to już jest okres działań bojowych pułku na Białorusi, w Bobrujsku, to są koszary w Bobrujsku, na froncie wojny polsko-bolszewickiej, froncie litewsko-białoruskim. Tu warto podkreślić, że tam jest też Antoni Minikowski i bardzo aktywnie uczestniczy w życiu pułku. W jednej z charakterystyk, ponieważ muszę się jak gdyby czasowo już streszczać, zapamiętałem takie zdanie dowódcy z tamtego okresu właśnie, charakteryzujące tego żołnierza. To jest człowiek, który nigdy nie upadał na duchu. To jest człowiek, który był takim wsparciem moralnym dla swoich towarzyszy broni i to jest wreszcie wspaniały organizator. Bo on, będąc na froncie litewsko-białoruskim, będąc w Bobrujsku, on też dokumentuje. On jest też dokumentalistą. On ma pasję fotografowania i fotografuje walki, a w zasadzie pozostałości, to co się dzieje po walkach, ale fotografuje też życie pułku. I to jest też taki, dla nas takie wyobrażenie, co może robić wojsko, ale z jego fotografii to widzimy. Wojsko nie tylko walczy. Wojsko obchodzi święta patriotyczne, wówczas 3 maja, 11 maja jeszcze nie obchodzono, bo 11 listopada jeszcze nie obchodzono, bo 11 listopada jest w latach od chyba 37 roku, był świętem państwowym. Poza tym obchodzą też święta religijne, Boże Ciało. Biorą też oczywiście udział w pogrzebach poległych towarzyszy broni, którzy do dzisiaj tam spoczywają, w ziemi białoruskiej. Ale też wreszcie prowadzą niebywałą pracę kulturalną, oświatową. Proszę sobie wyobrazić, że ci żołnierze tworzą muzeum naukowe. W takich okolicznościach, że tam, gdzie są, no starają się zachować jakiś porządek i ład. O, to zaraz zobaczymy. O, tu jest chociażby, nie wiem, czy to widać, ale tu zdobycze pułku w walkach pod Bobrujskiem, Muzeum Pułku jest stworzone.
są zdobyczne wozy pancerne, obchodzą święta, tak jak to normalnie bywa w rodzinach. Następnie pułk wchodzący już wówczas w skład 14 Dywizji Piechoty wraca do Poznania i stacjonuje do 1921 roku w Krotoszynie, następnie w Lesznie i część niektóre bataliony też w Rawiczu. A to jest zdjęcie, proszę Państwa, to jest przed ratuszem żołnierze pułku wręczają prezydentowi Poznania Cyrylowi Ratajskiemu odznakę 55. Pułku Piechoty. To jest to, o czym mówiłem, o tym silnym związku tej jednostki wojskowej z Poznaniem. To było szczególne wyróżnienie dla miasta i co ciekawe, ci żołnierze właśnie wkraczają wtedy do Poznania, wracali z ćwiczeń letnich z Biedrusk. Właśnie Biedrusko będzie kolejnym etapem w życiu Antoniego Mińkowskiego po służbie w 55. Pułku Piechoty. Drodzy Państwo, ja tylko wspomnę jeszcze, że udało nam się też dzięki dokumentom posiadanym przez pana Włodzimierza ustalić, że pomimo tego, że już życie pana Antoniego Mińkowskiego, kapitana Mińkowskiego, związane było z Wielkopolską, udało nam się ustalić, że na terenie Wolnego Miasta Gdańska pojawił się. Pojawił się w maju 23 roku i jest to dla nas pewien taki też etap, wątek dość tajemniczy, bo przed przybyciem tu na teren Wolnego Miasta polskie władze policyjne w Poznaniu wystawiły mu taki odpowiednik ówczesnego dowodu osobistego, to się nazywało wykaz osobisty. Tam wpisano mu zawód kupiec Antoniego Mińkowskiego. Z tym dokumentem on przyjechał na teren Wolnego Miasta Gdańska. Udało nam się ustalić, że był na ulicy, ówczesnej ulicy Długiej w banku Heimana. Co tam robił przez 3 dni pomiędzy 27 maja a 30 maja 23 roku? Jeszcze nie wiemy. Po służbie w 55. Pułku Piechoty Antoni Mińkowski przydzielony zostaje do komendy obozu ćwiczebnego Biedrusko jako adiutant komendy obozu oraz dowodzący kompanią gospodarczą i sprawami kwatermistrzowskimi. I to jest już okres od stycznia 25 roku. Biedrusko, drodzy Państwo, wówczas to było miejsce dość szczególne. Generalnie służyło do szkolenia bojowego Wojska Polskiego w warunkach polowych. Było miejscem szczególnym, bo wcześniej, w okresie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, taką rolę spełniało jako miejsce ćwiczeń Armii Pruskiej. I było o tyle położone nad Wartą, było o tyle ciekawym miejscem, że tam mogły ćwiczyć ze sobą i współdziałać szersze oddziały Wojska Polskiego, to już na szczeblu nawet dywizji. Tak więc nie tylko pułki, ale nawet i dywizja mogła tam operować i prowadzić różne gry operacyjne, co z punktu szkolenia wojskowego jest niezwykle cenne. I tam też Antoni Mińkowski przebywa ze swoją rodziną. To są akurat zdjęcia z Biedruska. Tu ćwiczenia ciężkich karabinów maszynowych, które wspierają otwarcie piechoty. Tu jeszcze zdjęcia z 55. Pułku.
I tu widzimy już zdjęcia z Biedruska, więc można te ćwiczenia prowadzić także przy udziale czołgu. To są akurat czołgi Renault FT-17. Ćwiczenia pokazowe, też tutaj obecny akurat generał Józef Haller. Tam przybywają też atasze innych krajów militarni, a także też oficerowie francuscy. Francja jest sojusznikiem Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście sojusznikiem też potem się okazał zawodnym, który chce się z tego sojuszu jak najprędzej uwolnić. Ale takie ćwiczenia wspólne też mają miejsce. I to jest jedno z tych zdjęć rodzinnych, które nam pan Włodzimierz zaprezentował. Tu jest Antoni Mnikowski ze swoją żoną, ale są też dzieci i tu warto podkreślić, jest Barbara, rocznik 20, Mieczysław, rocznik 22 i najmłodszy Roman, rocznik 25, o czym jeszcze powiem, późniejszym rosie Roman. Przechodząc dalej już i można trochę się, mogę trochę się pośpieszę. Jak mówiłem, w Biedrusku kapitan Antoni Mnikowski jest do 31 sierpnia 1933 roku. Przechodzi następnie w stan spoczynku i ja chciałem tutaj bardzo mocno podkreślić, że po przejściu w stan spoczynku on cały czas bardzo aktywnie działa, bo jest członkiem takiej organizacji jak Związek Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 i jest to działa w zarządzie głównym, czyli można powiedzieć, jest to jest czapa tej organizacji, bo organizacja jest hierarchiczna, ma swoje okręgi na Pomorzu, na Górnym Śląsku, ma swoje koła, które są podległe pod okręgi i tutaj pełni bardzo istotną rolę od 1936 roku w ramach tej organizacji, jest sekretarzem komisji weryfikacyjnej. Należy tutaj wspomnieć, drodzy Państwo, że komisja weryfikacyjna była istotnym elementem działalności Stowarzyszenia Powstańców Wielkopolskich. Dlaczego? Ano dlatego, że jak nawet o tym mówiła prasa związkowa, w skład komisji weryfikacyjnej wchodzili zawsze zasłużeni powstańcy wielkopolscy odznaczani orderami bojowymi i niepodległościowymi. Komisja miała też bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o dokumentowanie czynu powstańczego. Z takiego to względu, drodzy Państwo, że komisja przede wszystkim miała weryfikować, kto, gdzie, w jakim miejscu w powstaniu wielkopolskim uczestniczył, komu podlegał, jakie działania bojowe podejmował. Stąd też prace komisji miały też kapitalne znaczenie, jeżeli chodzi o zachowanie właśnie tej pamięci historycznej o Powstaniu Wielkopolskim. Tu warto jeszcze tylko krótko wspomnieć, że przewodniczącym komisji weryfikacyjnej w związku był kapitan w stanie spoczynku Józef Liczbiński. I to jest bardzo ciekawa postać z tego względu, że kapitan Józef Liczbiński świetnie znał się z Antonim Mnikowskim, a to z tego tytułu, że Antoni Mnikowski po przejściu w stan spoczynku w roku 1933 właśnie był pracownikiem kapitana Liczbińskiego w jego firmie, która nazywała się Księgarnia Wysyłkowa i Wydawnicza. Ta firma mieściła się w Poznaniu. Antoni Mnikowski pracował w tej firmie jako księgowy. Jeżeli chodzi o dalsze losy Antoniego Mnikowskiego, to w działalności Związku Powstańców Wielkopolskich, to należy tylko pokrótce zauważyć, że ten Związek Powstańców Wielkopolskich w tej formie, o której teraz mówię, on ostatecznie konstytuuje się w grudniu 1937 roku. Wówczas dochodzi do fuzji Związku Weteranów Powstań Narodowych RP z Towarzystwem Powstańców
Wielkopolskich i powstaje ta organizacja zwana Związkiem Powstańców Wielkopolskich. I tutaj również Antoni Minikowski odgrywa znaczącą rolę, bo przez niemal okres półroczny jest księgowym tej organizacji, zarządza jej finansami, ale też w dalszym ciągu aktywnie działa w komisji weryfikacyjnej, by wreszcie wiosną roku 1939 roku działać też trochę na innym polu, a mianowicie na polu działalności odznaczeniowej związku. Proszę Państwa, powiedzieć należy, że w roku 1939 wszyscy oni, a więc te osoby skupione w Związku Powstańców Wielkopolskich, mają już świadomość, przeczuwają, że wojna może wybuchnąć. Tak nie do końca każdy może w to wierzyć. Dominują hasła, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Natomiast wtedy Związek też podejmuje bardzo istotne działania, bo Antoni Minikowski i jego koledzy skupieni w Związku między innymi podejmują się działań związanych ze zbieraniem datków finansowych na wspieranie polskiej armii, na jej doposażanie. I wiemy, że w lipcu 1939 roku Antoni Minikowski między innymi organizuje tutaj na terenie Poznania zawody strzeleckie, z których dochód przeznaczony jest właśnie na sfinansowanie, na wspomożenie wydatków zbrojeniowych Wojska Polskiego. Co dzieje się później? Ten późniejszy okres jest trochę tajemniczy, ale możemy tylko pokrótce scharakteryzować. Wiemy, że we wrześniu 1939 roku wstępuje do wojska, broni ojczyzny. Między innymi w pierwszych dniach września 1939 roku jest komendantem placu w Śremie, a następnie już można powiedzieć, przypuszczamy, że ewakuuje się i toczy walki ze swoją macierzystą jednostką, czyli z 55. Poznańskim Pułkiem Piechoty. Wiem, że 8 września jeszcze spotyka się w okolicach Kutna we wsi Kujawki ze swoją żoną i córką Barbarą. Co dzieje się później, nie wiemy. Prawdopodobnie walki w ramach 55. Pułku toczy gdzieś do 20. września. Po 17 września 1939 roku dostaje się do sowieckiej niewoli. 17 września to data, symbol, można powiedzieć, polskiej tragedii września 1939 roku, a więc wkroczenie wojsk sowieckich do Polski i okupacja wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej. Co do następnego etapu życia, to z zachowanej korespondencji Antoniego do najbliższych, już tej korespondencji wysyłanej z obozu Starobielskiego, wiemy, że w obozie był od dnia 15 listopada 1939 roku. To niezwykle cenna informacja, bo wiemy, że już wtedy, można powiedzieć, warunki obozowe zaczęły się trochę stabilizować. Wiemy, że już wtedy liczba więźniów obozu Starobielskiego będzie oscylowała w granicach 4000. I tu, drodzy Państwo, tylko należy powiedzieć, że Antoni Minikowski, pisząc obozu do rodziny, dokonał rzeczy kapitalnej, a mianowicie to w korespondencji obozowej, którą prowadzić mógł od końca listopada 1939 roku, udało mu się przemycić informacje skierowane do najbliższych, że właśnie wśród innych osadzonych razem z nim w obozie są jego dawni współpracownicy ze Związku Powstańców Wielkopolskich, m.in. dr Włodzimierz Lewandowski, Alfons Radomski czy pan Chudy. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja jest tutaj konieczna, niezbędna. Należy wspomnieć, że decyzja o zbrodni pokatyńskiej, o likwidacji obozów z polskimi jeńcami i osadzonymi Polakami osadzonymi w więzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi zapadła na najwyższych szczytach władzy państwa sowieckiego. Decyzja ta zapadła w dniu 5 marca 1940 roku. Była wydana przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i na jej podstawie dokonywano
można powiedzieć, oczyszczania tych obozów. W przypadku Starobielska likwidacja obozu zaczęła się w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku, a skończyła się w dniu 12 maja 1940 roku. Tylko list do jeńców wojennych, do oficerów Wojska Polskiego, a należy pamiętać, że decyzja katyńska o likwidacji oznaczała też likwidację Polaków osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. O tym również należy pamiętać, że w wyniku tej decyzji zgładzonych zostało 7300 osób cywilnych. To byli ziemianie, to byli przemysłowcy, to byli działacze polityczni, czy to szczebla z administracji rządowej, czy samorządowej na tych terenach. Te osoby zostały zamordowane także w ramach zbrodni katyńskiej. Jeżeli chodzi o obóz Starobielski, to jeńcy z tego obozu opuszczali go w partiach między 65, 70 a 120, 130 osób. Kierowano ich, wywożono ich do Charkowa. Wywożono ich ze Starobielska pociągiem. Następnie przewożono ich ze stacji kolejowej takimi samochodami, które więźniarkami, które w Rosji się nazywało wówczas Czornej Worą. Tych jeńców przewożono do zarządu okręgowego NKWD w Charkowie. To jest ten budynek, który jest zamieszczona tablica pamiątkowa i w piwnicach tego budynku byli likwidowani tak zwanym strzałem katyńskim. Jeżeli chodzi o sposób zabijania, to tam też była bardzo ciekawa uwaga, tutaj sobie to odnotowałem, jak to wyglądało. Jeńców rozstrzeliwano pojedynczo w celi pozbawionej okien z broni radzieckiej, to był rewolwer marki Nagant. Strzelano w kark ofiary, co wedle zeznań oprawców przyczyniać się miało do mniejszego krwawienia ofiar. Następnie ciała ładowano na ciężarówki, po 25 ciał na ciężarówkę i wywożono na miejsce pochówku, a więc sanatorium, to było sanatorium resortu spraw wewnętrznych, położone około w okolicach wsi Piatichatki pod Charkowem. Więc tak wyglądała ta technologia zbrodni. W Starobielsku też, między innymi w obozie starobielskim, prawie połowa osadzonych to byli też bohaterscy obrońcy Lwowa, którzy na rozkaz generała Langnera 22 września poddali się Sowietom, wierząc w ich słowo honoru, że złożą broń, wyjdą, nic im z głowy nie spadnie. I oni również znaleźli się w Starobielsku i stanowili potem też ofiary zbrodni katyńskiej. Co jeszcze można powiedzieć istotnego na koniec? Wspomnieć też należy o tym, że wielkich ofiar doznała też rodzina pana Włodzimierza, kapitana Antoniego też Minikowskiego właśnie, bo co się dzieje z najbliższymi? Otóż okazuje się, że ci, którzy zostali w Poznaniu, doświadczyli z kolei represji niemieckich. I wspomniane represje polegały między innymi na wysiedleniu najbliższych kapitana Antoniego Minikowskiego. Ze swojego poznańskiego mieszkania wysiedleni zostali m.in. Michalina Minikowska, a więc matka Antoniego, Joanna Minikowska, siostra Antoniego oraz Mieczysław Minikowski, urodzony w 22 roku, najstarszy syn Antoniego. Po wysiedleniu przebywali oni w utworzonym przez władze hitlerowskie obozie przesiedleńczym na Głównej w Poznaniu, a sam obóz został utworzony w początkach listopada 1939 roku. Przeznaczony był dla ludności polskiej i żydowskiej wysiedlanej z Poznania i terenów Wielkopolski. W dniu 14 maja 1940 roku
specjalnym transportem skierowani zostali przez władze niemieckie na teren generalnego gubernatorstwa. Warto też wspomnieć, że ofiarę z własnego życia złożył najmłodszy syn kapitana Mnichowskiego, Roman, urodzony w 1925 roku. W czasie niemieckiej okupacji Poznania wraz z bratem Mieczysławem, który tutaj przyjmujemy najprawdopodobniej wrócił nielegalnie z terenu generalnego gubernatorstwa do Poznania, bracia podjęli działalność konspiracyjną. W grudniu 1944 roku Roman został aresztowany przez Gestapo, a w dniu 23 grudnia, tuż przed Wigilią, osadzony w obozie karnośledczym w Żabikowie. Najprawdopodobniej gestapowskie śledztwo przechodził w poznańskim domu żołnierza. Będąc w Żabikowie, miał numer więzienny 21079. Stąd wysłano go do obozu koncentracyjnego Oranienburg-Sachsenhausen pod Berlinem. Z kolei w lutym 1945 roku przetransportowany został do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii, do którego dotarł w dniu 16 lutego. W obozie tym zginął 8 dni później, w dniu 24 lutego 1945 roku. Tutaj może jeszcze Państwu tylko można zaprezentować. To są kopie odznaczeń, którymi część odznaczeń, którymi kapitan Mnichowski był uhonorowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego. One odnoszą się, można powiedzieć, do tego, co... To są kopie, które... Część oryginału, część kopii odtworzone to na podstawie rodzinnych zdjęć, gdzie dziadek był w mundurze galowym z oznaczeniami. Bo nie wszystkie legitymacje do tych oznaczeń się zachowały. Ja o tym może potem powiem też. Dobrze. Więc proponuję, abyśmy otwarli kolejną część spotkania i tu już może zwrócę się z pytaniami do naszego czcigodnego gościa i myślę, że są to pytania, które każdy może z nas też skierować, które można też dopytywać. Panie Włodzimierzu, ja chciałem zapytać Pana, od kiedy to zainteresowanie Pana postacią dziadka, też z Brodnią Katyńską i kiedy to się zaczęło? I też miałem takie pytanie, bo lata 60. to też okres Pana studiów w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ja chciałem zapytać, czy w ogóle ten temat wówczas funkcjonował w tych relacjach koleżeńskich, przyjacielskich? Proszę Państwa, przede wszystkim odpowiadając na pytanie Pana Tomasza, to powiem, że dziadek był zawsze w kręgu jakiegoś mojego zainteresowania jako pewien symbol w rodzinie. Portret dziadka wisiał w centralnym miejscu w mieszkaniu babci. Ten portret, który tu Państwo widzicie. I wiedzieliśmy, ja jako jedyny wnuk wtedy... A w którym roku babcia umarła? Babcia umarła w 77 roku. Jako 83-letnia kobieta. W każdym razie, tak jak mówiłem, portret wisiał, on wzbudzał zawsze moje zainteresowanie. Rozmów, które się toczyły wtedy w rodzinie i ze mną, wiedziałem, że dziadek był na wojnie, brał udział, to o czym tu Pan Tomasz mówił, w wojnie po stronie pruskiej też, był oficerem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiono u nas w domu, jak dziadek zginął. Generalnie mówiono, dziadek zaginął w czasie wojny. Większość tych pamiątek, które Państwo tu widzicie, dla mnie była niedostępna. Otóż pomiędzy pokojami był drewniany, szeroki próg. Ten próg został w 1939 roku oderwany i tam zostały te pamiątki po dziadku wszystkie schowane. Ja tylko widziałem jako dziecko nieliczne zdjęcia dziadka, głównie ze służby w Biedrusku, pod poznańskiej takiej miejscowości, gdzie to była komenda letniego obozu ćwiczebnego i dziadek był tam adiutantem komendy
obozu specjalnymi zadaniami podlegające, podlegał tylko i wyłącznie dowódcy, komendantowi tego, tej jednostki. Kiedy padało pytanie, kiedy chciałem się dowiedzieć coś więcej, babcia po prostu obawiała się ujawnienia czegokolwiek, bo babcia starała się o rentę wdowią po dziadku i rodzina czyniła starania o ustalenie pewnych faktów. Tu w jednej z tych teczek jest kserokopia dokumentu, który wydał nam Polski Czerwony Krzyż, gdzie stwierdzono, że dziadek nie znajduje się na terenie Związku Radzieckiego jako osoba zaginiona. Tam był jeszcze taki epizod poszukiwania przez Ankarę w Turcji, ale to powiedzmy nie miało większego znaczenia. Odpowiadając na kolejną część pytania, jak to do mnie wszystko dotarło, to powiem, że rodzina w 1964 roku zmieniała mieszkanie. I wtedy ten próg między pokojami został oderwany i większość tych rzeczy, które tu Państwo możecie oglądać, została spod podłogi wyciągnięta. Ja Państwu tu prezentuję kserokopię oryginalnych dokumentów. Nie przywiozłem niektórych rzeczy oryginałów, dlatego że one są tak kruche, to jest tak kruchy papier już, że no, trzeba to oszczędzać. Również tutaj ta nominacja na stopień kapitana na papierze czerwonym, notabene kto z Państwa może potem podejść, zobaczyć, ona jest podpisana przez Piłsudskiego. To też było niestety zdjęte pod tym progiem, schowane ślady tego zdjęcia na tym dokumencie również są. I ja wtedy dopiero, mając w ręce wiele rzeczy, dopiero dochodziłem do tego, a szczególnie to, co pokazywał pan Tomek i oglądaliście tu Państwo kserokopię kartek, które dziadek ze Starobielska, już będąc jeńcem obozu NKWD, pisał. Stało się to wtedy oczywiste. Ja pamiętam, że jako uczeń 5 klasy szkoły podstawowej zacząłem uczyć się rosyjskiego. I kartka, którą dziadek pisał i prosił, żeby pisać do niego po rosyjsku, znaczy adresować przesyłki po rosyjsku. Ja taki naiwny dzieciak, już znając trochę rosyjski, napisałem na ten adres. Oczywiście nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pan Tomek pytał, jak ja się w to zaangażowałem. Otóż ciocia Barbara, córka Antoniego, należała najpierw przez Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, później przez rodzinę katyńską w Poznaniu. Należała do tej organizacji jednej i drugiej. I wtedy już się u nas oficjalnie, otwarcie zaczęło mówić o zbrodni katyńskiej, miejscach kaźni, miejscach pochówku i tak dalej, ale ponieważ ciocia w pewnym momencie już nie była sprawną osobą, ograniczała się tylko i wyłącznie do mieszkania, przestała uczestniczyć w tych zebraniach, spotkaniach. I kiedy przyszło kolejne zaproszenie, to stwierdziłam, bo ja mieszkałem wtedy z ciocią też przez kilka lat, opiekując się nią, stwierdziła, że żal jest urywać tego kontaktu i kolejne zaproszenie dostałem ja i na zebranie rodziny katyńskiej się udałem i zostałem w tej rodzinie katyńskiej. Aktualnie pełnię od grudnia ubiegłego roku funkcję wiceprezesa rodziny katyńskiej w Poznaniu i jest to oddzielny rozdział mojej pracy społecznej. Poza tym, co już pan Tomasz tutaj wymieniał, gdzieś we mnie ten duch społecznikostwa dziadka pozostał. Może różnimy się trochę rzeczywiście innym polem działania, ale rzeczywiście też mówi się o mnie, że jestem dobrym organizatorem, społecznikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to, co w Polsce było, no, zbrodnia katyńska była wielką tajemnicą, chociaż już po odkryciu tych grobów przez Niemców w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł, że zostały odkryte masowe groby i że trwają
dyskusje, rozmowy, kto był tym, który tych żołnierzy, tych oficerów zamordował. Tu pan Tomasz również wspomniał o tym, że to nie tylko byli oficerowie, ja bym dodał, że byli lekarze, byli nauczyciele. Było tutaj dość szeroko reprezentowane nasze społeczeństwo, przede wszystkim inteligencja. A więc ci, którzy byli tym zaczynem, że tak powiem, naszego narodu. Dodatkowy taki w sumie powód tej kaźni to to, że oficerowie w większości uczestniczyli na frontach wschodnich, zarówno na terenie Ukrainy, jak i na froncie litewsko-białoruskim, a także bitwie warszawskiej, bo dziadek również w bitwie warszawskiej brał udział. To byli ci wrogowie narodu sowieckiego i było trzeba ich po prostu zlikwidować. I w rodzinie tak się stało, bo jest kwestia tradycji młodego pokolenia teraz. Muszę powiedzieć, że wcale nie ma takiego szerokiego zainteresowania wśród młodych. Nie ma zainteresowania nawet nauczycieli historii w szkołach. My podejmujemy jako rodzina katyńska pewne działania w tym zakresie również. W Poznaniu organizowaliśmy kilka lat rzędu konkursy dla młodzieży szkolnej, konkursy poświęcone zbrodni katyńskiej, przyczynom, przebiegowi itd., itd. I muszę powiedzieć, że w tym roku bogato zaplanowane uroczystości z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Szkoły, nauczyciele pominęły zupełnie milczenie. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie i aktywnie włączył się zarówno prezydent miasta Poznania ze swoimi pracownikami, włączył się wojewoda i marszałek wielkopolski. Niestety z bogatego programu obchodów tych uroczystości i tej rocznicy zostało nam niewiele z uwagi na pandemię. Musieliśmy wiele rzeczy odwołać. To, co nam się udało, to tuż przed przyjazdem do Was tutaj do Sopotu odbyła się 16 września wielka uroczystość pod Fortem VII w Poznaniu. To jest takie miejsce też kaźni hitlerowskiej, kaźni, gdzie rozstrzeliwano zaraz na początku 1939 roku rozstrzeliwano poznaniaków, też z grupy inteligencji, lekarzy i tak dalej, harcerzy. I koło tego Fortu VII został poświęcony Lasek Katyński, który zawiera 116 dębów oficerów polskich, którym te dęby zostały poświęcone. I ja właśnie odebrałem w dniu 16 września taki certyfikat nadania dębu pamięci mojemu dziadkowi. Proszę obejrzeć sobie. Powiem, że tradycja... Tabliczka jakaś jest. Tak, jest tablica przy wyjściu do Fortu VII, po lewej stronie zaraz ta droga, która prowadzi do fortu i za tablicą też 116 dębów jest posadzonych, są to dęby 12-letnie już, więc niemałe sadzonki. Miasto jest gotowe, gdyby jeszcze się okazało, że trzeba tych dębów dosadzić więcej, to jeszcze jest miejsce. Oddano nam do dyspozycji pod te dęby grunt. Miasto zafundowało właśnie wszystkie koszty związane z uruchomieniem tego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dęby, jest to ogólnopolska akcja, tak zwana parafiada. Zasada jest taka, że jeden dom na jednego zamordowanego przypada, w związku z tym jest prowadzony rejestr tych certyfikatów. Nie może być tak, że gdzieś dom jest kilkakrotnie dla kogoś sadzony. Dęby pamięci, no żebyśmy rzeczywiście tym ludziom oddali w jakiś sposób hołd, pamiętali o nich, ale tak jak powiedziałem,
raczej nasze pokolenie ludzi już dorosłych pamięta o tym. Jeśli chodzi o młodych, jest to bardzo słaby odzew. Zresztą mogę powiedzieć, że w skład rodzin katyńskich ten skład się coraz bardziej starzeje. Są jeszcze oczywiście córki i synowie. Pojawili się już wnukowie, tak jak ja, pojawili się prawnukowie, ale jest to rzeczywiście bardzo wąskie grono. Niejako podsumowując, jeśli będziecie Państwo mieli pytania, ja na te pytania chętnie odpowiem, ale chciałbym powiedzieć, znowu dopowiadając tutaj, że ten ostatni prawie 3-miesięczny okres mojego kontaktu zarówno z panem Tomaszem, jak i też z panią Iwoną, pracownikami tutejszego muzeum, sprowokowało mnie do jednego zasadniczego takiego działania. To znaczy uporządkowania naszego archiwum rodzinnego. Tak jak państwo już teraz widzicie, jest to posegregowane, oprawione, podklejone. Tu w zbiorach, które są na parapetach okiennych, jest około 300 fotografii z tamtego okresu, fotografii, które najczęściej w wielu przypadkach mają już ponad 100 lat. Fotografie, które w jakiś sposób dokumentują przebieg służby mojego dziadka, służby, o której mówił pan Tomasz. No, z konieczności nie wszystko i dokładnie szczegółowo, bo no, to jest kwestia też czasu. Pozwolicie jednocześnie państwo, skorzystając z tego, że jestem wiceprezesem rodziny katyńskiej w Poznaniu i przed chwileczką mówiłem o obchodach z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, że wręczę tu na ręce pana Tomasza taki folder, którego byłem współautorem, robiłem korektę tekstu i jednocześnie jest tu wiele moich fotografii, które w przeciągu iluś lat w stowarzyszeniu po prostu robiłem. Panie Tomku, z podziękowaniem. Dziękuję bardzo. Ja postaram się potem przesłać jeszcze dla muzeum więcej egzemplarzy. Pan tu wie tylko jeden. I proszę państwa, chciałbym przekazać jeszcze jedną rzecz. Jest to autorstwa Wojciecha Bogajewskiego, to jest nasz prezes aktualnie rodziny katyńskiej w Poznaniu. Proszę państwa, mieszkańcy województwa poznańskiego, ofiary ludobójstwa katyńskiego, jest tu ponad 1900 biogramów pomordowanych oficerów i nie tylko, pochodzących z terenu dawnego województwa poznańskiego. Dlatego przyjęliśmy no, taką zasadę, bo oni tu byli, żyli, pracowali i tak dalej. I proszę państwa, tutaj na stronie 477 jest między innymi biogram dziadka, też z tym portretem, który tutaj państwu prezentuję. Niestety to, o co ja ciągle walczę przy różnych wydawnictwach, to błąd w dacie, w roku urodzenia dziadka. I nie wiem, czy wleczy się to od czasu właśnie tej listy wywozowej ze Starobielska do Charkowa, gdzie właśnie ten rok już został podany inaczej. I w różnych wydawnictwach zamiast 1987 roku dziadka o 10 lat odmłodzono w 1997. Jest to prawda jedno wydawnictwo, gdzie dopilnowałem, żeby to było prawidłowo. Jest taka też książka przez nas wydana, Powstańcy Wielkopolscy w mogiłach Katynia. I tam jest wszystko prawidłowo. Reszta wszystko się zgadza. Panie Tomaszu, na pana ręce przekażę. Ja chciałbym tylko ad vocem, bo pan siedzący w rogu wspominał. No, jest coś charakterystycznego w zbrodni, mówię, katyńskiej i jednocześnie w niemieckiej akcji AB z maja 1940 roku. Niektórzy historycy mówią nawet, doszukują się tutaj pewnej takiej korelacji współdziałania, bo jak państwo wiecie, z jednej strony elita, o której mówił pan Włodzimierz, została zamordowana w myśl uchwały
komunistów sowieckich w ramach zbrodni katyńskiej, a z drugiej strony była ta akcja AB, jeśli chodzi o Wielkopolskie, to można powiedzieć rodzina generała Dowbor-Mośnickiego jest taką charakterystycznym przykładem, bo Janina Lewandowska, wspomniana przez pana, została zamordowana przez Sowietów, ona została zamordowana w Katyniu, udała Dowbor Katyński, natomiast siostra Agnieszka została zamordowana w ramach akcji AB. Cóż można powiedzieć? Można sobie pewnie, możemy sobie wszyscy jeszcze pewnie życzyć, żeby kiedyś nastąpił ten okres czasu, kiedy władze Federacji Rosyjskiej spojrzą w sposób bardziej życzliwy na uprawnione nasze głosy, głos rodzin, domaganie się prawdy, przede wszystkim udostępnienia wszystkich dokumentów to dotyczących... Może nawiążę od razu do tego, co pani Tomku mówi. Ja w 2014 roku wystąpiłem do Generalnej Prokuratury Republiki Rosyjskiej z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących śmierci dziadka. I ku zaskoczeniu mojemu, po miesiącu otrzymałem odpowiedź. Mam ją też tutaj jako dokument. Powiem, że musiałem pisać do nich po rosyjsku, bo nie przyjmują żadnej innej korespondencji. Nie było mowy, żeby pisać po polsku. Mam tutaj ze sobą między innymi właśnie to pismo, z którym ja się do tej Generalnej Prokuratury zwracałem. Po miesiącu dostałem odpowiedź przez ambasadę polską w Moskwie. W odpowiedzi stwierdzono, że wszystko się zgadza, że dziadek rzeczywiście przebywał w obozie w Starobielsku i że został rozstrzelany przez ówczesne służby NKWD. Niestety nie podano daty i jednocześnie wyjaśniono mi w tym piśmie, że zgodnie z jakimiś tam przepisami państwowymi wszystkie informacje na ten temat są objęte tajemnicą państwową. Taką odpowiedź oficjalną dostałem w 2014 roku, tak jak powiedziałem, po miesiącu od złożenia przeze mnie pisma. My nadal nie wiemy, nie znamy szczegółów, to co Rosjanie nam przekazali, to jest wszystko częściowe. Nie mamy żadnych szczegółowszych danych, ani nie ma dat, kiedy nastąpiło rozstrzeliwanie. Ani gdzie pochowano pewnie. To znaczy, to akurat wiemy, bo są to zbiorowe mogiły. Powiem, że ja dwukrotnie byłem w Charkowie w ramach delegacji rządowej z prezydentem. Lecieliśmy jeden i drugi raz i byłem na cmentarzu charkowskim. Tam są jeszcze mogiły, nie wszystkie, to znaczy te zbiorowe groby, nie wszystkie są odkryte. Są porobione tylko takie, jak gdyby małe kurhany, czy małe pagórki, na których albo stoi krzyż katolicki, albo krzyż prawosławny. Natomiast są miejsca, gdzie prochy zostały złożone. I idąc taką główną alejką od ściany tej prawosławnej, taki niby ich ołtarz, prowadzi prosto ścieżka do polskiej części, gdzie jest ołtarz i ściana ołtarzowa, na której są między innymi nazwiska pomordowanych, ale idąc tym głównym chodnikiem po lewej, po prawej stronie są poziomo przytwierdzone tabliczki epitafijne. No i tam oczywiście... O właśnie. I jak państwo zobaczycie, to też jest rok 1897. Tu w ogóle muszę państwu powiedzieć, że z tym zdjęciem, tym portrecikiem dziadka też się wiąże ciekawa przygoda i zdarzenie. Ta fotografia przetrwała tylko 2 lata na tej tabliczce. Będąc pierwszy raz w Charkowie, ja wiozłem właśnie tą fotografię. Tyle, ile mogłem, to było plastikowa ramka z szybką. Pod spodem była fotografia.
całość była przeze mnie oklejona dwuskładnikowym klejem, żeby to się wszystko trzymało i przykleiłem, tak jak Państwo widzicie, do tej tabliczki epitafijnej. Ale po dwóch latach na portalu Nasza Klasa, nie wiem, czy tu Państwo się orientujecie, co to jest za portal, może młodsi tak, napisał do mnie jakiś pan i pyta się, czy ja jestem Minikowski od Antoniego Minikowskiego. No i zaczęła się między nami korespondencja. Otóż ten pan jako kierowca, właściciel firmy transportowej, która obsługiwała tamte rejony Charkowa, jeździł i za każdym razem odwiedzał cmentarz charkowski. I też tego roku wtedy, kiedy się ze mną skontaktował, był na tym cmentarzu. I tam, to był listopad, porządkowano ten cmentarz, zganiano liście i tak dalej. I on na jakiejś stercie liści znalazł tą fotografię. Ta fotografia była już spłowiała, no, straciła wygląd. Ale pan stwierdził, że jak na odwrocie jest klej, resztki kleju, to gdzieś ta fotografia musiała być przyklejona. Chodził po całym cmentarzu, szukał, gdzie resztki kleju zostały, no i tym sposobem znalazł tabliczkę mojego dziadka. Pan wykazał, no, tak daleko idącą pomoc, że stwierdził, że jak załatwię trwałą fotografię, to on chętnie przy kolejnej wizycie w Charkowie tą fotografię przyklei i tak dalej. No mi się nie udało niestety tak małej fotografii tej ceramicznej zrobić, bo wszystkie były za duże, tu by się po prostu ten format, który na naszych nagrobkach w kraju jest, to by się tutaj po prostu nie zmieściło. I nie doszło już do ponownego przytwierdzenia żadnej fotografii, ale pan co roku, kiedy odwiedzał cmentarz, za każdym razem stawiał tam znicz i jego żona robiła takie z suchych kwiatów, robiła stroiki i co roku przysyłał mi zdjęcia z tej swojej wizyty. Niestety to się też zakończyło, bo się okazało, że firma transportowa na tym terenie przestała działać i dziadka już tej tabliczki nie odwiedzał. Tu jeszcze nawiązamy do tego, co pan Tomasz mówił o tej siedzibie NKWD i ten budynek, który pan Tomasz pokazał na slajdzie. Jest to współczesny budynek powojenny. Na dziedzińcu tego budynku była ta siedziba NKWD. I my w 2008 roku przy udziale pana Andrzeja Wajdy, którego ojciec też zginął w Starobielsku, w Charkowie, uczestniczyłem w odsłonięciu tej pamiątkowej tablicy, która tam na tym nowym budynku, na bocznej ścianie, w bocznej uliczce jest zamontowana. Pan Wajda był wtedy inicjatorem w ogóle ustanowienia i załatwienia tych spraw związanych z tablicą i wspólnie z premierem, ówczesnym premierem Ukrainy. Ta tablica powstała w dwóch językach, w języku polskim, w języku ukraińskim i ona tam została wtedy uroczyście odsłonięta. Ja, tak jak mówię, w Charkowie byłem jeszcze po raz drugi i w tym roku, 13 kwietnia, miałem lecieć po raz trzeci, ale z uwagi na pandemię zostało to też odwołane. Jeśli chodzi o inne cmentarze, poznałem również najnowszy w sumie cmentarz, bo o nim nie było długo mowy. Cmentarz na przedmieściach Kijowa, cmentarz w Bykowni. I tam na uroczystym otwarciu tego cmentarza i poświęceniu również byłem jako przedstawiciel rodziny katyńskiej. Pozostałych cmentarzy jeszcze nie znam. Ten cmentarz charkowski, on zachowuje w zasadzie taki projekt, który został zrealizowany w pozostałych dwóch cmentarzach, a więc te żeliwne tabliczki. Charków się różni tylko tym, że te tabliczki są poziomo, na tych pozostałych cmentarzach one stanowią formę ściany. W Bykowni cmentarz zupełnie inny, zrobiony w granicie, tabliczki, wszystko inaczej zupełnie rozmieszczone, inny zupełnie projekt, też ciekawe, muszę powiedzieć. Tak, odwrócę jeszcze do tego, co mówiliśmy. Piatichatki pod Charkowem
to też miejsce spoczynku tych Polaków, którzy mieli to nieszczęście po 21 roku, po traktacie Red Sea, stać się obywatelami Związku Sowieckiego, bo w ramach czystek stalinowskich lat 37-38 oni również tam jako obywatele Związku Sowieckiego w Piątych Chatkach leżą. Tam leżą też przedstawiciele ukraińskiej inteligencji zgładzeni właśnie w tym okresie, no a potem właśnie ofiary starobielskie, prawda? Tutaj nie możemy liczyć na otwartość Rosjan, jeśli chodzi o udostępnianie informacji, dokumentów. No wiecie, zresztą Państwo z radia, telewizji, z prasy, jaki stosunek do tych zbrodni Rosjanie mają. Się przede wszystkim uchylają ciągle wbrew wszelkim dowodom i tak dalej, od tego się uchylają. Ale przecież wiemy również, że te 20 kilka tysięcy pomordowanych Katyniu w innych obozach to jest tylko mała cząstka pomordowanych Polaków na wschodzie.